Cześć! W dzisiejszym, jak zwykle, wybitnym filmie postanowiłem pokazać wam roślinę, o której informacji jest niewiele. Ale może dzięki temu więcej osób ją pozna, nabędzie i wtedy baza informacji się powiększy. Ludwigia sp. White to właśnie to, co chcę wam pokazać. No w zasadzie oprócz tego, że mamy do czynienia z ludwigią, sprecyzowanie pełnej nazwy gatunkowej wydaje mi się na razie niemożliwe. Ale z pewnością uda się to braci akwarystycznej. Albo siostrzy. Tu widzę pole dla równouprawnienia. W handlu roślina ta jest widywana przynajmniej pod dwiema nazwami. Ludwigia White i Ludwigia Pink, czyli biała i różowa. No jakby na to nie patrzeć, jest to zmutowana kolorystycznie ludwigia. Wszystko zależy tu od oświetlenia. Stąd też dwie nazwy, White i Pink. W zależności od mocy i jakości światła ta ludwigia potrafi się dwojako wybarwiać, a przy braku odpowiedniego oświetlenia wracać do swojej formy pierwotnej. Tak więc, panie i panowie, wygląda to pięknie na zdjęciach, ale uzyskanie takiego egzemplarza w akwarium uważam za bardzo trudne. Powiedziałem o świetle, ale z tego co czytałem, kolory uzależnione są też od poziomu makroelementów. Szczególnie poziom azotu i fosforu wpływa na to, czy nasz egzemplarz będzie biały, czy też zróżowieje. Jest to roślina dla miłośników nawożenia i to tych, którzy nie zapominają tego robić regularnie. Wymagania Ludwigii White są dość, a może nawet bardzo wysokie. W podłożu dobry substrat, sam żwir definitywnie odpada. Światło wysokie w okolicach wata na litr, pH w przedziale 6,8, czyli odczyn taki troszkę zasadowy. Roślina wymaga podawania dwutlenku węgla. Może być w czopkach, jak ktoś posiada. Ponieważ roślina pochodzi z Ameryki Południowej, czyli tej leżącej na południe od Ameryki Środkowej, czyli tej, co jest pomiędzy, znosi wysokie temperatury wody w zakresie 22–30 stopni Celsjusza. Roślinę rozmnażamy przez sadzonki. Niestety w porównaniu do wielu innych ludwigii roślina rośnie wolno. Ale jak wiadomo, jeśli coś rośnie szybko i wybarwia się nawet w słoiku stojącym w piwnicy, to nie jest wodnym rarytasem. W wersji nadwodnej, czyli emersyjnej, Ludwigia sp. White wcale nie przypomina tego, co widzieliście na zdjęciach. Liście są zielone, z białą obwódką i o zupełnie innym kształcie niż pod wodą. Ale do tego akwarysta kupujący emersy powinien się przyzwyczaić. Na koniec pragnę przypomnieć, że biały kolor liści nie jest ich naturalnym kolorem. Biała część liścia nie żywi rośliny, to roślina musi żywić białe liście. Więc czego z podłoża nie wyciągnie, to przez białe części liścia do niej nie trafi. Dlatego Ludwigia sp. White jest rośliną kolorystycznie trudną w uprawie, ale oczywiście wyjątkowo atrakcyjną. Więc życząc, żeby wam zarosła zbiorniki, żegnam się odwróconym pentagramem, bo jestem niepraktykującym weganinem. Napisy.